Kolejny raz w studio Warszawa Radio Civitas Christiana mamy zaszczyt gościć pana Michała Kondrata, reżysera, scenarzystę, producenta filmowego. Tym razem pewnym pretekstem do rozmowy, okazją, okazją do przypomnienia jest setna rocznica wydania rycerza niepokalanej przez Maksymiliana Marię Kolbego oraz 40 rocznica. E, kanonizacji tego świętego przez Jana Pawła II, też już świętego. E, I gościmy pana jako no, reżysera filmu Dwie Korony produkcji paradokumentalno-fabularnej. Tak użyję takiej hybrydy, może trochę językowej. Teraz tam moda na hybrydy jest w ogóle. Mm. E, warto, tak tylko no, w kontekście pytania, które zadam. Film, według takich danych, które wynalazłem, sobie wypisałem, w kinach, jest 3 lata ma ten film, 4, 4 lata, obejrzało w kinach 250 tysięcy osób, według statystyk oficjalnych. Jest to, no, według tychże statystyk, czy danych, czy informacji, trzeci wynik dla filmu dokumentalnego oglądanego w kinach, w ogóle w historii takiej rejestracji kin. Z tego wniosek, jakby sam sobie na, odpowiadam na pytanie, które zamierzam zadać. Czy święty Maksymilian jest postacią inspirującą na dzisiejsze czasy? Nie, na pewno tak. Zresztą w ogóle, dzień dobry, witam serdecznie Nie. wszystkich Państwa. Tak, po tym długim zresztą... wstępie. <śmiech> dopiero... <śmiech> na pewno tak, bo zresztą. Nasza firma produkcyjna to fundacja, fundacja imienia świętego Maksymiliana Kolbe, który mnie osobiście bardzo inspiruje. Jego rozmach cały, z jakim on działał i, i, i wydawał w sumie 60 milionów pism rocznie. To jest coś, co nawet na dzisiejsze czasy wydaje się nie, niewyobrażalne, ale jednak tak było. Także na pewno powinien inspirować, gdyby nie jego przedwczesna śmierć, być może, być może również yy, yy, pozyskałby do ewangelizacji kino, bo o tym mówił, że, że film jest czymś niezwykle ważnym i ważne jest to, żeby wejść do kina z yy, przesłaniem takim, który będzie zmieniać człowieka na dobre. Więc mam nadzieję, że w pewnym sensie jakby też trochę realizujemy jego misję. Yy, natomiast yy, jeśli chodzi o wyniki, to rzeczywiście na tamten czas yy, był to trzeci wynik. Natomiast, natomiast te dane nie są zaktualizowane najwidoczniej, ponieważ. Się nasz, przyznać. Nasz kolejny film, O Siostrzy Faustynie, ma nieco lepszy wynik. <grym wierzy> Także teraz, tamten. Miłość i Miłosierdzie jest trzecim, trzecim wynikiem. A ostatnio w telewizji podali wyniki. Na Wirtualnej Polsce przeczytałem, że był drugim polskim filmem. Pod względem oglądalności, we wszystkich telewizjach w roku 2021. Więc gdzieś tam się cieszymy z tego, że, że, że te filmy są chętnie oglądane. E, no ale, ale wróćmy do pomijając właśnie Pomijając no to, że Faustyna, to tak, z drugiej strony się nie, nie dziwimy, bo skoro dziennicze ksiąstry Faustyny jest drugą po Biblii książką świata. W tej chwili, więc jakby, jakby, jakby normalne. Natomiast no, Maksymilian miał w naszych takiej pamięci zbiorowej, już nie mówię w kulcie, bo to jest jakby troszeczkę coś jeszcze więcej. Takie swoje pięć minut była pewna moda na przypomnienie świętego Maksymiliana. Ileś lat temu, chociaż dzisiaj, no, jeżeli się przyjeżdża pociągiem na linii Wrocław-Warszawa, robię często tę, tę trasę, no to na przykład widzę, że w Duńskiej Woli pamiętają o Maksymilianie, bo na budynku dworca pisze: y, Witamy w mieście Narodzenia ich sztu Świętego Maksymiliana. Więc ta pamięć jest, w innych miejscach jest, jest Związek Gmin Świętego Maksymiliana, czyli tych miejscowości, z którymi był związany. No, i mamy Dwie Korony, czyli jako taką filmową opowieść, gdzie mamy portret y, taki duchowy wyrysowany. Bo Święty Maksymilian na swoje czasy to był, to pan przed chwilą to wspomniał, bardzo nowoczesny, żywotny dziennikarz. Tak? 60 milionów. Mamy rycerza niepokalanej, który obchodzi 100 lat. Był mały dziennik, było rad no, próby radia. E, więc y, był postacią nietuzinkową, i właśnie, czy w tym portrecie duchowym, jakby ta postać może z, spróbujmy opowiedzieć o tym filmie zachęcić do, do tego filmu czy ta, z tego portretu duchowego tę postać wyłonimy, korzyst, oglądając ten film? No tam wydaje mi się, że nawet więcej można znaleźć między innymi całe osoby, które oglądał ten film ca cały nawet wątek. z reżyserem, bo to było we Wrocławiu na festiwalu. A no tak. <laughs> Ale cały wątek japoński przecież y, to jest y, też niezwykłe, że widzicie głoście y, na krańce, po krańcach świata, tak. Pojechał bez pieniędzy, nie znając nikogo, wybudował klasztor, wydawał y, w bardzo krótkim czasie zaczął wydawać y, od przyjazdu zaczął wydawać rycerza niepokalanej w języku japońskim, więc jakby to jest, to, to, to jest niezwykłe. Myślę, że te, te rzeczy szczególnie, tak jak rozmawiałem z ludźmi, którzy oglądali film, to było głównie dla nich dużym zaskoczeniem. Nie znali tej działalności Maksymiliana w Japonii, zwłaszcza dla mnie było też zaskoczeniem, kiedy dowiedziałem się od zakon, zakonnika, który przeżył wybuch bomby atomowej, co niezwykłe. Klasztor przetrwał w miejscu, gdzie wybuchła bomba tak, atomowa. Moment taki jest, taki niezwykłe, niezwykłe jest też to wizjonerstwo Maksymiliana, który przewidział to i w momencie, kiedy proponowano mu miejsce na wybudowanie klasztoru, gdzie była takie większe skupisko chrześcijan, to on powiedział, że nie, że w tym miejscu uderzy ognista kula i dokładnie w tym miejscu uderzyła bomba atomowa. I wybrał miejsce, gdzie, które mu odradzano jako miejsce przeklęte. On się pytał, dlaczego to jest miejsce przeklęte? Ponieważ tutaj mordowali pierwszych chrześcijan. I on mówi, to tutaj to znaczy, że, to znaczy, że tutaj jest fundament tego klasztoru, jakby ta krew tych męczenników będzie fundamentem klasztoru, który powstanie. Jak się później okazało, było to zbawienne dla klasztoru i też osób, które tam przebywały. No takich, takich, takich smaczków, takich rzeczy jest więcej, ponieważ dokumentacja filmu trwała dosyć długo. Szukaliśmy różnych rzeczy, które właśnie pozwolą nam poznać go trochę właśnie tak jako, jako człowieka też, nie tylko nie tylko opowiedzenie o jego działalności, ale żeby też poznać, kim on był, jaki on miał charakter, jaki, jaki jak on rozmawiał z młodymi seminarzystami, którzy, którzy mieli zostać później ojcami czy braćmi w klasztorze. To są, to są, to są fajne, fajne rzeczy, że on jednak miał w tamtym czasie miał nie tylko zapał, ale wiedział jak ewangelizować. I myślę, że, 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 że powinniśmy się uczyć od niego, Aczkolwiek stosować środki, które są dzisiaj. Tak, adekwatne do czasu, bo wtedy wizjonerstwem było tworzenie klasztoru na siedmiuset y, mnichów. Z, I wydawanie gazety. I wydawanie też. gazety i stworzenie zaplecza. Dzisiaj pewnie by to wyglądało inaczej, choćby poprzez może jakiś Hollywood. No ja wierzę, bardzo wierzę w to, że, że po, poprzez produkcję filmową. E, natomiast Wszyscy są przywiązani oczywiście do Hollywood, jako wyznacznika tam najbardziej mm. y, takich y, 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 wysokobudżetowych y, filmów, robionych ze rozmachem. Natomiast ja uważam, że y, 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 nie trzeba jechać do Hollywood, żeby zrobić tego typu filmy. Można pokusić się o to, żeby zrobić Hollywood w y, innym miejscu, na przykład w Polsce. I y, y, y wierzę, że być, być może tak się, y, y, tak się stanie, jeżeli y, jeżeli, będziemy, jeżeli zakaszemy rękawy i będziemy po prostu ciężko pracować. Tak, mówiąc Hollywood, to właśnie miałem na myśli to wizjonerskie działanie. Kiedy Maksymilian, tu muszę odesłać do studia Wrocław i naszej rozmowy o Maksymilianie Kolbem, kiedy zakładał mały dziennik, to nie tworzył pisma ambitnego tylko pismo tabloidowe dla wszystkich czyli upowszechnić kulturę y, w postaci przyswajalnej y. Oczywiście dlatego stąd ja się cieszę y, y, naszymi wynikami w mainstreamowych przecież przestrzeniach. Zajmować przestrzenie, które sami wychodzimy z tych, bo jest takie niebezpieczeństwo getteizacji katolickiej kultury, prawda? Nie, no bo to wtedy już nie jest ewangelizacja, to jest bardziej tworzyć jakieś towarzystwo wzajemnej to adoracji, tej. a my musimy wychodzić do świata, więc też te, tak na, więc forma musi być przystępna, musi być, to musi być przystępne do oglądania, do, do słuchania i, i ja mam zamiar właśnie też rozwijać się w, tym, w tej materii, żeby ta forma była coraz lepsza. Dlatego teraz razem z moim operatorem, Mateuszem Pastewką, bardzo dużo czytamy. Zwłaszcza jeśli chodzi o efekty specjalne, nawiązujemy w współpracę z firmami z zagranicy, z Barcelony, Estonii, też z innych krajów. Po to, żeby, żeby te efekty, teraz akurat mówię o filmie Dusze, który przygotowujemy. Właśnie miałem zadać takie pytanie. Był a co nowego. <grym> więc więc to, jest, to jest film, który będzie realizowany w języku angielskim. Mogę zdradzić na razie tyle, że będą cztery znane nazwiska. Znane nie tylko w Polsce, ale na świecie, jeśli chodzi o aktorów. No i mnóstwo efektów specjalnych, ponieważ jest to historia siedmiu osób, które żyją w XX wieku, w różnym czasie. Po śmierci jakby ich losy spotykają się w czyściu, ponieważ czyści przedstawiamy poza czasem i przestrzenią. No i tam będzie bardzo dużo efektów, ale chcemy, żeby te efekty były zrobione dobrze, więc wzorujemy się na filmach takich jak na przykład, nie wiem, Duna ostatni film, gdzie, 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 gdzie te efekty na przykład są znacznie lepiej robione niż w filmach Marvela, gdzie jednak to światło na twarzy bohaterów podczas ich przemieszczania się w środowisku właśnie wirtualnym też bardzo ładnie pracuje. No to są trudne rzeczy, ale właśnie uważam, że możliwe do zrobienia, jeżeli jeżeli to wszystko zostanie dobrze przygotowane. Więc, więc na pewno nie dysponujemy takimi budżetami jak, jak, jak Duna, ale wydaje mi się, że przede wszystkim jakby najwięcej, najwięcej można osiągnąć, jeżeli, jeżeli znajdzie się dobrą technologię i dobre przygotowanie do, do realizacji tego typu rzeczy. A to, co jest najważniejsze, to efekt finalny, efekt finalny, czyli to ma być zrobione tak, żeby widzowi się to podobało, żeby nie wyczuł fałszu, tandety, którą często można spotkać, w, jeśli chodzi o realizację w ogóle w studiach greenboxowych, które gdzieś tam odbijają światło nienaturalne. Czyli wracając do Maksymiliana, no, trzeba mieć pomysł, trzeba mieć wizję, a potem pewną żelazną konsekwencją, po prostu dążyć do, taką. Do, do realizacji tej wizji, i to też jest w jakiś sposób inspirujące. Zresztą w samej nazwie fundacji jakby jest to odwołanie do Maksymiliana. Tak, e... bo Maksymilian właśnie mnie zainspirował. Jest, jego życiorys jest, jest tak niezwykły, że, e, że, że właśnie pierwszy film, który, e, który powstał, e, pierwszy film realizowany. Przez fundację filmową, bo wcześniej to było w ramach Contract Media, poprzednie filmy, natomiast pierwszy film, który powstał um, przez fundację filmową imienia Świętego Maksymiliana Kolbe, to był film właśnie Dwie korony o Maksymilianie Kolbe. I z tym, cóż, z tym Państwa może pozostawimy, yy, zachęcając, bo film jest w dystrybucji yy, chyba empikowej nie będziemy reklamować. Ja Też mam na mówię, VOD jest Jest to tak. Dzisiaj jest na platformach dużo. dużo <laughs> żebym był w porządku do naszej tutaj naszej fundacji Civitas Christiana, powiem, że szykowana jest publikacja książkowa, stan która stanowić ma wybór, no skromna, bo skromna, ale wybór myśli świętego Maksymiliana. Więc ten rok, setny rok od, od tego dzieła rycerza, czterdziesty od kanonizacji też jakoś, jakoś przeżyjemy i być może, że tej inspiracji jakoś wewnętrznie będziemy dalej poszukiwać. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu panu Michałowi Kondratowi. Dziękuję za zaproszenie. również dziękuję i pozdrawiam słuchaczy. I, I także widzów. Jesteśmy Nie również widzą, na platformie no YouTube. <laughs> Wszystkich oglądających i słuchających na różnych platformach pozdrawiamy, zapraszamy, bądźcie z nami, słuchajcie, oglądajcie nas. Do zobaczenia.